Siemano widzowie, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj chciałbym taką mini wstawkę zrobić przed cały odcinek, ponieważ chciałem was serdecznie zaprosić na mój kanał Szczypson Plus. Bardzo to jest dla mnie ważne, ponieważ wróciłem na tamten kanał i bardzo bym chciał, byłoby mi bardzo miło, jakbyście tam wszyscy dołączyli, żebyście ze mną razem tam byli na filmach. Ponieważ na przykład dzisiaj pojawił się tam Among Us, więc możecie wejść zobaczyć, prawda, jak sobie zagraliśmy elegancko w Among Usa. I możecie też wejść, bo tam są odcinki z Robloxa bardzo fajne i też fajne odcinki ze Stable Guysa, więc serdecznie was tam zapraszam. Kogo tam nie ma, to powinniście tam wejść. I tak samo możecie wejść na mój kanał vlogowy, ponieważ tam na razie mamy taką... Tak zwolniliśmy, ale za niedługo przyspieszymy na nowo i będą filmy wakacyjne, bo aktualnie jak patrzę przez okno, widzę fatalną pogodę, ale mam nadzieję, że już za niedługo się to zmieni i będzie ładna pogoda i będzie można robić cudowne materiały. A propos cudownych materiałów, to dzisiaj kolejny odcinek z Minecrafta na Palionowie i dzisiaj mamy eventowy odcinek, ponieważ wielkanocny. Siemano widzowie, witam serdecznie, w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy eventowy, prawda, odcinek, ponieważ dzisiaj zaczynają się święta wielkanocne. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla naszych uczestników z Palionowa pewną bardzo fajną konkurencję, która będzie polegała na znalezieniu jak największej ilości jajek. Jajek oczywiście wielkanocnych, więc mam nadzieję, że osoba, która znajdzie najwięcej tych jajek, będzie zadowolona z nagrody, ponieważ do wygrania jest 64 zielone. Czyli w końcu porządna nagroda, pieniądz, prawda, wielki. A dzisiaj w odcinku jest z nami Yeti, Palionowy oraz Dave, który właśnie spadł na dół. Myślałem, że pnięty mnie to nie bawi, nie? Na przykład to na przykład nie bawi, nie? Ja tylko spojrzałem i zobaczyłem, jak spadasz za burtę. Dobra, panowie, zasady są bardzo proste. Możecie poruszać się w dowolny sposób, dlatego wszyscy macie elytry i mam nadzieję, że macie duży zapas fajerwerek. Na całej Palionowie są poukrywane skrzynki, w których są poukrywane jajka. Jajka po prostu wyglądają tak. Więc jeżeli ktoś znajdzie jajko, no to prawda... Pisanki. Czemu wyrzuciłeś to jajko? No nie wiem. A co, miał zostać? No nie, no dobra, niech leci. Niech leci, miał być... No, aha, leci w dół. Dobra, panowie, macie... Będziecie mieli... Zaczynamy! No dobra, to start, macie 5 minut na to, kto więcej 5 minut znajdzie, ten wygrywa, prawda? A ale nie powiedziałem. Nie powiedziałem wam, jaka jest nagroda. Tak, musicie przeglądać wszystkie skrzynki, ponieważ na wszystkich... A, powiem wam tylko, zdradzę, że są dwie skrzynki... Okej. Okay. Niezła robota. Okej, okay, okej, okay. To, że tak powiem, no nie spodziewałem się. Ja mam dwie już. Dwie? Dobra, ja tutaj zbieram te moje itemy, bo się wyłożyłem totalnie, ale zaraz będę was śledził wszystkich i zobaczymy. O, tu są jeszcze moje rzeczy. Mam już 10. Jak 10? Skąd ty masz tyle? Dobra, no daję, ty. A, ale... Nie. Ale co? 11. Co? Dobra, skąd ty masz tyle? Nie, nie liczą się... Ale, nie, ale liczą się tylko 13. Te, które są... Liczą się tylko te, co są w pojedynczych skrzynkach, żebyście nie zabrali no tak, zaraz jakiś... Nie, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. No dobra, czekajcie, ja muszę zobaczyć, gdzie wy jesteście, kto gdzie jest? Ja szukam, dobra, gdzie... Dobra, da 14, a ile jest jajek do znalezienia? Nie wiem szczerze, bo rozkładałem ich bardzo dużo, ale myślę, że ich jest ze stack do znalezienia, nie? Ile? Stack, no gdzieś poukrywany. Ale jest jedna skrzynka, gdzie się kryje 16. Ej, ja w ogóle was nie widzę! O, dobra, tam widzę, że jest Dave, dobra, to lecę do Dave'a. Yeti! A nie, to jest... A tak, to jest Dave, dobra, lecę za Dave'em, zobaczymy. Zabrałeś dokąd Dave'a zaprowadzi tutaj, prawda? O! Ej, znalezione już! O nie, najgorzej! Ja nie wiem, stary, mam 5 jajek, nie? Dobra, tu też znalezione? Oni, ale pech. Dobra, dobra. Złota ulica chyba została załatwiona. Jest! Kolejne Yeti, dlaczego ty masz takiego farta? Gdzie ty jesteś? Ja mam 15, ja jestem przy domku Steve'a teraz. 15? Co jest grane, ty masz niezły wynik. Patrz, jaki tryhard, nie? Tak. Dobra, ja lecę. Gdzie jesteś, Paweł? Kurde, szukam, obok swojego domku. Dobra, lecę. Lecę tu zobaczę. Jak zabiję Yetiego i przejmę jego jajka, to same puste skrzynki. O, jest i? Pusta? Mamy, no, stary, 6 jajek mam, nie? 6, dobra. Dobra, to... Uwaga, ile macie czasu jeszcze? Jeszcze są 2 minuty. 7. Co 7? Aha, że znalazłeś, dobra, myślę, że to mówisz o minutach. Dobra, 7 masz. Dave nie zdradza, ile ma. Dobra, a Yeti ile ma? 15, ale Dave na pewno znalazł tą skrzynkę, nie? Dobra, ale... Dużo. Jest jedna skrzynka, gdzie jest ukryte 16. I myślę, że jak skończy się czas, to wtedy wam wszystkim powiem jakąś podpowiedź a propos tego, gdzie taka skrzynka się kryje i kto pierwszy znajdzie. A skoro ja jej nie wziąłem. A, no to możliwe, że wziąłeś. A jest jakaś premium skrzynka? Jest premium skrzynka, są nawet dwie premium skrzynki. Tylko jedna jest mniej premium, bo tam jest tylko 5. Więc prawdopodobnie ją Yeti znalazł.
No nie. To dlatego Yeti ma tak dużo. Nie znalazłem żadnej premium. Dobra, sprawdziłem i premium nie została zebrana, ani jedna. W sensie jedna została zebrana, znaczy jedna nie sprawdziłem, a jedna jest zebrana. Więc macie szansę. Ty, ale to jest niemożliwe, nie? Ja mam 7 jaj, więcej nie ma. Nie no, są poukrywane. Tylko to nie jest takie łatwe. Kto jest koło mojego domu? Dobra, daj, widzę, że wylatuje. Jest, przybuje. Dobra, uwaga, powiem wam tak, zostało 50 sekund, za 50 sekund powiem wam mniej więcej lokalizację pierwszej premium skrzynki, tej tańszej, a później będzie ta droższa, o ile jej Dave jeszcze nie znalazł, a możliwe, że znalazł. Ja nie wiem, oni pewnie mają po 20, nie? Na pewno Dave znalazł, bo wypowiedział. A, dobra. Siedzi cicho i nie chce ten. Gdzie jesteś, Dave? Powiem tak, jedną premium znalazłem. Tak, a ile było w niej? 5. Okej, okay, dobra, czyli znalazłeś ją. No nie fair play, ja mam 10. Dobra, ale no to w takim razie pozostanie mi tylko poinformowanie was o tym, gdzie będzie ta najlepsza. A dobra, Dave, szczerze, znalazłeś tam, gdzie było 16? Nie. Dobra, czyli nie było tam jeszcze nikogo, okej. Okay. Dobra, gdzie jest? Dobra, widzę, że Dave szybuje. Paweł tutaj gdzieś w sądzie był. A gdzie jest Yeti? No ja tu, a gdzie? A ona, gdzie co myślisz, gdzieś na dachu? No dobra, może powiem wam, żeby wam ułatwić, gdzie była premium skrzynka. Paweł, jesteś na domku? Tak. Tam była, ta właśnie jedna premium skrzynka, tam było 5 schowane. Serio? Właśnie Dave przed chwilą znalazł. Minął właśnie czas, więc uwaga, chodźcie wszyscy w jedno miejsce. Może podlećmy tutaj na wiecie co, na basen obok domu Paliona, niech będzie. W tym miejscu, niech tu się wszyscy zlecą i tu was poinformuję o tym, gdzie może być ostatnia premium skrzynka. I tam jest 16, więc podsumujmy, ile kto ma teraz, ile masz, Dave? 9. 9, ty masz? 10, okej, okay. A Yeti? 17. Krótko mówiąc, ta osoba, która znajdzie, wygrywa tą ostatnią skrzynkę. Dobra, dawaj. Więc uwaga. Ej, zasada, że nie ma się bicia. Nie można się bić, możecie tam po prostu podlecieć. Chociaż na miejscu, jak chcecie, to chyba możecie się lać. Tylko, bo to będzie śmieszne. Dobra, dawaj. Dobra, no to w takim razie ostatnia skrzynka jest schowana w pewnej jaskini, ale to jest taka jaskinia blisko wody. To? O jest, Dave, leci. Odejdź, to moje! Mam! Jest, znalazł! Jaka jaskinia blisko wody? Obok ja wiedziałem, która to jest, bo ja gadałem z Tostem chyba wczoraj, co tam by można było zrobić. Tutaj? Było schowane na samym tyle, już tak za rogiem, żeby nie było łatwo znaleźć. Czyli Dave, podsumowując, ile masz w tym momencie jajek? 25. 25, Yeti ile ma? 17. Ej, czajcie to, że ja znalazłem najmniej z was, bo jeszcze premium skrzynkę, czyli tak naprawdę z normalnych 4 znalazłem. Tak, ale znalazłeś dwie premium. Jedną tam na górze, a drugą z podpowiedzi, no ale... No, krótko mówiąc, nie podejrzewałem o to, że Dave może się spodziewa, że to będzie akurat tam, bo zapomniałem o tej naszej rozmowie o tamtym miejscu. No, ale faktycznie miał troszkę łatwiej. No, ale dobrze, w takim razie, tak jak było powiedziane, 64 zielone dla ciebie, jajka se możecie, prawda, zatrzymać. Ile? 64 zielone, normalnie, na bogato, odcinek, na tym momencie. Dziękuję wam, widzowie, bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie, trzymajcie się, elo!